Dzień dobry, dookoła śnieg, czyli tak jak powinno być, w końcu jest zima, musi być zimno i śnieżnie. Słuchajcie, w zeszłym roku pokazywałam Wam projekt warzywnika od samego przedplonu, plonu głównego i poplonu. Bardzo to się Wam podobało i wielu osobom ułatwiło planowanie swoich warzywników, więc dzisiaj tak samo zobaczymy, jak obsadzę mój cały warzywnik. Chodźcie zobaczyć. Jesteśmy. W zeszłym roku na początku miałam w ogóle nowe ustawienie skrzyń, cały warzywnik przeszedł metamorfozę. Pojawiły się nowe skrzynie, nowe ułożenie i powiem Wam, że się bardzo fajnie sprawdza. Szerokość między skrzyniami jest idealna, a dodatkowo no, mam więcej miejsca do obsadzenia. W tym roku dołożę sobie skrzyni, ale póki co rozplanuję to, co tutaj jest. Bo wiecie, wszystko tak drożeje, że jednak warzywnika musi być troszeczkę więcej. W zeszłym roku na projekt właśnie skrzyń naniosłam sobie na papier taki do pieczenia, narysowałam wszystkie moje skrzynie, ponaklejałam sobie karteczki, najpierw sobie porobiłam w ogóle takie karteczki, gdzie napisałam sobie co chcę, żeby w ogóle rosło, że na przykład ma być papryka, cała grządka i później sobie tylko takimi klocuszkami układałam. To bardzo ułatwia. Jeżeli nie macie skrzyni, tylko macie tradycyjnie płaski prowadzony ogródek warzywny, to zróbcie tak samo, po prostu wiecie mniej więcej, jak udeptujecie sobie ścieżki, więc nie ma znaczenia, czy to będą podniesione grządki, czy zwykły płaski teren. Postępujemy tak samo. Ja sobie to odłożę tutaj. Uwielbiam takie planowanie. Powiem Wam, że jestem co roku taka pełna energii do tego, żeby to robić. To jest moje ulubione zajęcie wieczorami, żeby właśnie tak sobie rozplanować wszystko. Przynajmniej zajmujemy ręce czymś, co jest związane z ogrodem. Dobra, tutaj. W zeszłym roku w ogóle miałam narysowany właśnie cały mój ogródek warzywny i to miałam włożone w taką dużą ramkę. I to mi bardzo ułatwiało. Jak tylko chciałam coś nowego posiać, widziałam, że coś już tam znika z grządki, to podchodziłam tylko i patrzyłam, aha, plonem głównym miało być to i to, a poplonem to i to. I dzięki temu z mojego warzywnika wyciągnęłam jak najwięcej. Dobra. Chodź tu, Dagmarka. Planowanie ogródka warzywnego rozpoczynam od tego, że na kartce wypisuję sobie dokładnie, jakie warzywa chcę uprawiać. Wiecie, no nie wszystko lubimy, więc nie ma sensu uprawiać jarmużu, jeżeli go nie lubicie. Albo jeżeli nie lubicie strączkowych, no to po prostu pomińcie je. Tutaj wypisałam sobie wszystkie warzywa, które chcę, żeby były na moim warzywniku i podzieliłam sobie od razu to na grupy. Że na przykład strączkowe. W strączkowych chcę uprawiać groszek, chcę uprawiać bób, fasolkę zwykłą, taką karłową, szparagową i fasolkę tyczną. Tak, żeby niczego nie pominąć, bo jeżeli nie planujecie swoich ogródków, to na pewno nieraz zdarzała się taka sytuacja, że całe miejsce warzywniku już było wypełnione, a Wy nie mieliście miejsca, żeby na przykład posiać sobie fasolkę tyczną, bo nie było gdzie. A dzięki temu, że sobie zaplanujecie, to wszystko Wam się zmieści i wszystko będziecie mogli sobie rozplanować właśnie jako przedplon, jako plon główny, jako poplon. Dzięki temu ze swoich warzywników wyciągniecie nawet 3 razy tyle. Tak wyglądał mój warzywnik w zeszłym roku. Za chwileczkę przykleiłam tak, że na wierzchu jest to, co było, plus to, co chcę teraz w tym roku po tym uprawiać. Mój ogródek warzywny staram się planować według płodozmianu. Płodozmian zapewnia mi to, że będę miała mniejszą ilość szkodników, mniejszą ilość chorób. Na przykład, jeżeli w moją marchewkę zaatakowała połośnica marchwianka i bym tą marchewkę wysiała w tym samym miejscu, to jest na 99% pewne, że moja marchewka bardzo szybko w następnym roku będzie zaatakowana przez połośnicę. Tak samo dotyczy to innych warzyw. Jeżeli na przykład zdarzyły się Wam jakieś choroby albo szkodniki zaatakowały Wasze warzywa, to jeżeli posadzicie je w tym samym miejscu w kolejnym roku, to one bardzo szybko będą zaatakowane przez te szkodniki. Niektóre szkodniki i choroby w ziemi przeżywają nawet 3-4 lata. Dlatego jeżeli na jednej grządce była marchewka, to najlepiej idealnie rozplanować tak, żeby ta marchewka w tym samym miejscu znalazła się dopiero po 3-4 latach. Jak planować według płodozmianu? Płodozmian generalnie jest bardzo prosty, bo trzeba pamiętać o tym, żeby
grupy warzyw uprawiać po sobie w kolejnych latach według jakiegoś tam schematu. I co jest jeszcze bardzo ważne, jeżeli na przykład uprawiacie kapustne czy dyniowate, które są niezwykłymi żarłokami i żeby dobrze się rozwijały, to potrzebują tych nawozów więcej. Jeżeli posiejecie, posadzicie je w tym samym miejscu w kolejnym roku, to albo musicie porządnie nawieść sobie te grządki, albo właśnie posiać sobie na przykład korzeniowe, które mają głębokie systemy korzeniowe i będą wykarmiane przez te, przez tą ziemię, przez te mikroskładniki i składniki odżywcze, które znajdują się w głębszych partiach ziemi. Płodozmian po prostu bardzo dużo ułatwia. Jeżeli macie problem, żeby ten płodozmian sobie rozplanować w swoich warzywnikach, to specjalnie dla Was wydałam poradnik o płodozmianie. W poradniku macie bardzo dużo przykładów i w ogóle jest opisana każda grupa warzyw i są właśnie fajnie rozplanowane grządki. Macie napisane, jak wykorzystać właśnie na maksa wszystko, żeby jak najwięcej znalazło się w warzywniku. Jest bardzo dużo przykładów i myślę, że nawet osoba, która totalnie nie wie, jak się za płodozmian zabrać sobie z tym płodozmianem poradzi. Płodozmian kupiło już naprawdę bardzo dużo osób i jest bardzo dużo pochwał, więc jestem pewna, że jeżeli go zakupicie, to będziecie zadowoleni. Dobra, przechodzimy do planowania. Dodatkowo oprócz płodozmianu jeszcze warto uprawiać warzywa, kombinując tak, żeby uprawa współrzędna dobrze zagrała. Ale jeżeli jesteście początkujący, to lepiej jest zacząć od płodozmianu, a dopiero później gdzieś tam interesować się uprawą współrzędną. W lutowym wydaniu magazynu Ogród Kasiain pokażę Wam na przykładzie marchewki, jak zrobić uprawę współrzędną tak, żeby marchewka świetnie zagrała z innymi warzywami. Jeżeli macie problemy z uprawą współrzędną, to piszcie mi w komentarzach. Ja postaram się w lutowym wydaniu magazynu oprócz marchewki powiedzieć tam jeszcze coś o innych warzywach. A jeżeli Was to w ogóle nie interesuje, to po prostu napiszcie w komentarzach, że nie macie ochoty czytać o uprawie współrzędnej, to w ogóle nie będę o niej wspominać. Chodźcie, zobaczyć. Żebyście się nie pogubili, to tutaj mam skrzynie takie dodatkowe, które są tam koło jabłonek. A tutaj jest ten mój główny ogród warzywny. W zeszłym roku tutaj miałam czosnek jako już z jesieni, jako przedplon, ale właściwie był poplonem z poprzedniego roku, dynię i koperek. Później tutaj w tym roku posieję groszek cukrowy na samym początku i wsadzę dynię, ponieważ do tej skrzyni dałam bardzo dużo obornika na jesień. W tym miejscu rosła kalarepa i cukinia. W tym roku wysieję tutaj bakłażany, znaczy wysieję wsadzę, bo rozsadę bakłażana będziemy robić na dniach i będę Wam pokazywać, jak to robić. Tutaj mam fasolkę i bataty, a w tym roku będzie groszek cukrowy i kalarepa. W tych skrzyniach jest troszeczkę bałagan, tu nie do końca jest płodozmian. No widzicie, nawet mi czasami się zdarza, że po prostu zapominam, że coś tutaj miało rosnąć i nie do końca zobaczyłam. Te skrzynie są tam z boku i zawsze są zostawione tak troszeczkę, wiecie, niedopieszczone. W zeszłym roku miałam tutaj cebulkę zimową, cukinię i miałam wsadzić marchew zimową, posiać, ale niestety zapomniałam i wsadziłam tam czosnek, więc czosnek w tym roku jest przedplonem, później jest kapusta i w tym roku posieję tutaj też szpinak malabarski, żeby on po prostu się piął mi po drabince. Tutaj mam groszki, groszek cukrowy, ogórki były i szpinak ten pnący. W tym roku będzie cebula, później cebula zimowa, która już rośnie od jesieni, jarmuż, brukselka i na koniec wysieje koperek. Tutaj był bób, dynia i później koperek. Teraz będzie marchew na początku z cebulą i z pietruszką. Tak sobie podzielę na pół i będzie marchewka, pietruszka, a dookoła będzie cebulka. Cebulka świetnie odstrasza połyśnicę, marchwiankę, więc warto ją siać sobie dookoła gdzieś tam pietruszek. Teraz przechodzimy do tego mojego głównego warzywnika. I teraz tak, w zeszłym roku tutaj była fasola tyczna i pietruszka naciowa, tak wiecie, posiana w jednym rządku. W tym roku będzie na początku groszek cukrowy, później ogórki, a na sam koniec dam kapustę i brokuły. Takie na jesień, na zimę, przykryję tunelami z białej włókniny, żeby ładnie sobie rosły jesienią. Tutaj w zeszłym roku była sałata, fasolka szparagowa i kapusta kalafior na jesień, a w tym roku od samego początku będzie bób, później ogórki lub kapustne, chociaż pewnie będą ogórki. No i na koniec wysieję sobie marchew o zimą, żeby sprawdzić, czy ładnie mi tutaj faktycznie na wiosnę zaraz szybko zacznie rosnąć. Tutaj w zeszłym roku miałam buraki liściowe, pomidory, bazylię, brukselkę i jarmuż na sam koniec.
W tym roku zaczynamy od tego, że wysieję rząd pietruszki naciowej, fasolkę szparagową tyczną tutaj na samym końcu, żeby ładnie się pieła, a na przodzie będą kapusty pak choi i pekińska, które w ogóle możecie śmiało, jeżeli macie tunele, wysiać już teraz i jak tylko Wam lekko podrosną, zaraz dać do tuneli, bo kapusta pak choi rośnie tylko i wyłącznie w chłodzie, więc jeżeli się spóźnicie, no to możecie ją wysiać dopiero na jesień. Tutaj w zeszłym roku była sałata, por i seler, tak na pół przedzielone. I na sam koniec wysiałam drugi raz sałatę. A teraz w tym roku będzie groszek cukrowy z cebulą i cukinia będzie w takich, wiecie, trzech sztukach. Tu niżej. W zeszłym roku rósł koper, później kapusta z brokułem, a w tym roku będzie tutaj marchewka z pietruszką. Tutaj w zeszłym roku była kapusta, kalarepa, kalafior, pekińska i jeszcze nawet na grządce została jedna brukselka. A w tym roku będzie burak naciowy, pomidory, bazylia i na sam koniec, jak już pomidory będą od dołu takie bardzo oberwane, golutkie, to wysieje groszek cukrowy, który będzie tutaj poplonem. Tutaj na tej grządce w zeszłym roku rosła pietruszka z cebulą, a w tym roku będzie koper, papryka, no i na koniec też wysieje koper. Tak jak tutaj widzicie, kapusty były, ale tak naprawdę koper później, który się tutaj stąd wysiał, był też na jesień. A tutaj jak marchewka i pietruszka będą rosły, to też sobie dam rządek cebuli. Tutaj na tej grządce rosła marchew z cebulką, jako poplon był wysiany tam groszek, a w tym roku na początku będzie sałata, pomidory, bazylia. Pomidory, wiecie, ja ustawiam sobie jak w takie piąteczki, jak kostka do gry, a bazylię gdzieś tam daję pomiędzy, żeby nie zabierała miejsca pomidorom, a bazylia z pomidorami pięknie rośnie, pięknie pasują. Z tej strony, tutaj mam płotek, taki, wiecie, taką krateczkę. W zeszłym roku rosła tutaj papryka słodka i na koniec wsadziłam tutaj czosnek jesienny o zimy. Ten czosnek wysadziłam w takim mrządku, więc on niczemu nie będzie przeszkadzał. Właściwie jako przedplon powinien tutaj być dopisany, ale jego jest jeden rząd, więc jakby no, nie wliczam. Jako plon główny będzie tutaj wysadzony por i seler. A jeszcze dodatkowo, ponieważ chcę trochę się osłonić, to będzie tutaj fasola tyczna w takim jednym rzędzie. Jak wyciągnę sobie czosnek, to akurat wsadzę tutaj sobie rozsadę fasoli tycznej. I fasola tyczna daje bardzo duży plon, a jednocześnie ma bardzo dużo tej masy zielonej, którą można się osłonić. Tutaj mam, w zeszłym roku miałam rzodkiewkę, bakłażany i chciałam wsadzić por zimowy. Także chciałam po prostu późnym latem wsadzić por, ale zapomniałam niestety. I w tym roku, tak samo jak tutaj mam fasolę tyczną, tak też tutaj będzie fasola tyczna w rzędzie. Będzie szpinach, taki zwykły matador. Do tego będą pomidory. Te, które mi się tutaj nie zmieszczą, bo pomidorów, jak wiecie, co roku mam bardzo dużo. No i będę wysiewała sobie tutaj rzodkiewkę na poplon albo na przedplon. Zależy, ile tej rzodkiewki będę potrzebowała. Teraz jesteśmy tutaj w szklarni. W zeszłym roku na całej długości, tutaj pod spodem, jak zobaczycie, rosły pomidory. I jako przedplon w pomidorach, przy bokach, rosła kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kalafior i to się naprawdę świetnie sprawdziło, bo sadziłam, nie pamiętam kiedy dokładnie, ale tutaj może Wam dopiszę, jak sadziłam kapustę, to w momencie, gdy później wsadzałam tutaj rozsady pomidorów, to akurat te kapustne były gotowe do zbioru. Oczywiście tutaj na przodzie gdzieś tam wysiewałam sobie jakieś sałaty, rzodkiewki, a później jak wyciągnęłam te sałaty, to wsadzałam sobie tutaj rozsadę bazylii. Teraz, w tym roku, ponieważ no, płodozmian w szklarni jest bardzo ciężko zrobić, a jednak nie warto uprawiać co roku tej samej grupy warzyw w tym samym miejscu, więc ja zmieniam sobie z lewej strony na prawą w szklarni i tu, gdzie rosły pomidory, w tym roku będzie fasolnik chiński, papryka i bakłażan. Gdzieś tutaj wcisnę sobie kurkumę, bo w zeszłym roku zapomniałam właśnie o kurkumie, imbirze i batatach, a w tym roku dzięki temu, że właśnie tutaj już mam wszystko rozpisane, to będę za każdym razem pamiętać, jak będę tutaj podchodzić, że imbir, bataty i kurkumy mam tutaj gdzieś wcisnąć. W tej skrzyni dużej będą arbuzy i melony. Melony będę miała na stelażach, będą pieły się w górę. No a tutaj będę miała całą skrzynię z ogórkami, a na boczku dam sobie bataty. Z tej strony w szklarni w tym roku będą rosły pomidory. Oczywiście powysiewam tutaj sobie rzodkiewkę, jakieś tam sałaty na początku, tak wiecie, w jednym rządku, a głównie będą tutaj pomidory, bazylia i różne inne zioła jednoroczne.
A w zeszłym roku w szklarni na tej stronie miałam posadzone arbuzy, melony, fasolnik chiński, kiwano i ogórki, a tutaj miałam paprykę i bakłażana. Także jak widzicie, cały plan warzywnika zrobiony. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda, że będziecie mogli sobie gdzieś tam łatwiej rozplanować swoje ogródki warzywne. Może nie jest to idealne połączenie wszystkich warzyw, może nie w każdym miejscu jest poplon w idealny sposób zrobiony. Co do płodozmianu, słuchajcie, no najważniejsze, żeby iść w dobrym kierunku i żeby te odstępy, gdzie to warzywo wraca z powrotem na tą samą grządkę, były chociaż dwuletnie. Naprawdę, to bardzo dużo Wam da. Zobaczycie, jeżeli w ogóle macie opory przed zastosowaniem płodozmianu w swoich ogródkach, to wypróbujcie chociaż na jakiejś części swojego ogródka warzywnego. Jestem pewna, że po 2 latach zauważycie bardzo duże zmiany na plus. I będziecie chcieli ten płodozmian wstawić sobie do całego ogródka warzywnego. Jeżeli zdarza się taka sytuacja, że jednak mimo wszystko chce coś tam posadzić i koniec, ma tutaj rosnąć i już, to pomijam płodozmian, ale staram się, żeby jednak te plony główne, czyli to, co rośnie najdłużej na mojej grządce, żeby zawsze było prowadzone według płodozmianu. Jak zrobicie swoje rysuneczki, jeżeli macie Instagrama, to nie zapomnijcie oznaczyć mnie na tych zdjęciach, żebym mogła podziwiać Waszą pracę i Wasze plany. Może sama tam jakoś wpadnę na to, żeby coś fajnego sobie jeszcze dołożyć tutaj. No, a póki co, no to polecam Wam bardzo mocno poradnik o płodozmianie, żebyście mogli sobie w łatwy sposób ten płodozmian wprowadzić do swoich ogródków. No i oczywiście za chwileczkę pokażę Wam nie styczeń, a luty. Chociaż jeżeli w lutym nic nie zrobiliście w swoich ogródkach, to jak najbardziej ten ten poradnik, magazyn Ogród z Kaszein, styczniowe wydanie jest Wam też przydatne, no bo w końcu bardzo dużo rzeczy, których nie zrobiliśmy w styczniu, możemy wykonać w ogrodzie w lutym. Ach, nie mogę się doczekać, słuchajcie, w końcu to wszystko się zaczyna, w końcu już pierwsze parapety zaczynają się robić zielone z tymi naszymi sadzonkami. W ogóle, jeżeli chcecie wycisnąć ze swojego warzywnika jak najwięcej, to pomyślcie o tym, żeby robić sobie rozsady już dużo wcześniej. Ja rozsady teraz trzymam w szklarni, a jak kiedyś nie miałam szklarni, to trzymałam je w inspektach. No i tam, jak na przykład wysiejemy sobie wcześniej, gdzieś tam w kwietniu, fasolkę szparagową albo ogórki, to co jest przed plonem, może troszeczkę dłużej rosnąć na tej grządce, a później jak już zjadamy, jak już tam się zaczyna zwalniać miejsce, no to wsadzacie sobie te już gotowe rozsady i one rosną w oczach, bo jak tylko dostaną większej ilości ziemi, no to od razu wszystko przyspiesza. A dzięki temu, że robicie sobie rozsady, to możecie też po prostu te miejsca, gdzie coś Wam nie wyszło, wsadzić po prostu już jako gotową sadzonkę. To jest bardzo, bardzo dużo, duże ułatwienie i dodatkowo sprawia, że mamy dużo większe zbiory z warzywnika. Odcinki w tym roku będą pojawiały się w środę, w piątek i w niedzielę, najczęściej o godzinie 17, ale czasami będą się zdarzały małe poślizgi na pewno, więc te odcinki będą troszeczkę później, ale na pewno będą pojawiały się właśnie w środę, w piątek i w niedzielę, także do zobaczenia!